Któż z nas nie chciałby mieć katany z klocków? Nie, nie wyłączaj tego filmu, nie kliknąłeś źle, w sensie kliknąłeś dobrze, a czy być może źle, ale w sensie to jest ten film. Ja również postanowiłem sobie na temu taką katanę kupić i okazało się, że jest to katana, która przenosi w przeszłość. Ale czemu? WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i po kolei. Tak jak mówię, postanowiłem sobie kupić katanę na temu. Czemu temu? Ale okazało się, że wyglądała ona zupełnie inaczej w związku z, na zdjęciach. W związku z tym wrócimy sobie trochę do niej za tydzień. A teraz wrócimy do czego innego, do wielkiego kurzu. Czemu i o co chodzi z występem? Moi drodzy, jakiś czas temu, jeszcze chyba nawet na show, była taka aukcja, gdzie tam pisało, wiecie, typu, że tam 100 elementów za złotówkę, 200 za 2 złote i tak dalej. Mówię, wow, oczywiście mi, że te klocki wyglądały zupełnie inaczej niż to, co mi przyszło, a przyszło mi coś takiego. Stwierdziłem, że to jest tak słabe i tak beznadziejne, że nawet nie będę robił tego recenzji. Wyzwało mi to dosłownie, no na pewno to kupiłem przed zamknięciem, przed pierwszą przerwą, o przepraszam, kanału. Spójrzcie, nawet taki tutaj kurz się nawet jeszcze tutaj na nich leży. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? No i dzisiaj do nich wracam, z racji tego, że no mam wielkie obawy, że to jest złe, no i tamtą kataną jednak stwierdzam, że no czas może do tych klocków jednak wrócić. W końcu ten kanał jest po to, by testować wszystkie możliwe klocki, a więc... Jedziemy, panowie! Znamy wszystkich! Więc mamy takie dwa woreczki, tu jest ponoć 100 elementów, nie wiem, nie potwierdzę, bo napisy są po chińsku. Otwórzmy sobie to i zobaczmy w ogóle, z czym to się je, czy te klocki się do czegokolwiek nadają. Faktycznie, jak je sobie rozsypujemy, no to robi to na pewno wrażenie, bo elementów tu jest sporo, a jeden taki element kosztuje nas grosz. Jak ten element się prezentuje, to już proszę bardzo, teraz też wam pokazuję. No nie za specjalnie, średnio wyobrażam sobie budowanie z tego, tym bardziej może tamtej katany. Tu natomiast kupiliśmy sobie w ogóle luźne te elementy i faktycznie, gdy tak spojrzymy, no to za te 2 złote dostajemy dość sporo tego częściwa. Tylko co z tego, bo no faktycznie, może gdybym faktycznie, bo tam kolorów było wiele, gdybym może faktycznie kupił, nie wiem, 20 kolorów, to może byłoby lepiej. Tymczasem sprawdźmy, jak to w ogóle się łączy, bo no widzicie, jak to wygląda, po prostu. Widzicie, jak to wygląda. Mamy 2 takie elementy i no musimy je ze sobą złączyć. Ja wam powiem wam szczerze, ogromne obawy. Okej, najpierw może study. Study, bo mają one takowe od góry, łączą się w miarę okej. No dobra, no to to siedzi. Ale nie samymi studami człowiek żyje, bo Bogu już to nie ma żadnych studów, więc... Okej, wsuwa się. To się wsuwa. To się nawet trzyma. Jednakże nie każdy bok, nie do każdego boku, czyli już mamy pierwszą taką, wiecie, frustrację, bo musimy patrzeć. Na pewno czekajcie, żebym nie palnął tutaj fopa. Ten bok siedzi, ale rozłącza to się bardzo ciężko, powiem wam szczerze. Siedzi, no czekajcie, co tu się dzieje, czemu? No powinien chyba siedzieć, nie? Siedzi i ostatni, czwarty siedzi. Okej, zwracam honor, każdy bok tutaj siedzi. Kurczę, trzyma się to... Ej, wbrew pozorom mocno, ej, i zaraz się boję, że jednak powiem, że te klocki są spoko, chociaż bardzo wątpię. Boże, czy ty to widzisz? Natomiast faktycznie siedzi to ze sobą, każdy bok z każdym bokiem i trzyma się na pewno mocno, chociaż budowanie, jak z tego widzicie, no bywa problematyczne, bo no tutaj musimy po prostu tymi szynami trafić w tej, w związku z tym, no kurczę, to nie jest takie, wiecie, przyjemne budowanie z tego cyk i tak dalej, ale widzicie, trzyma się to naprawdę mocno, nic tutaj nie spada. Kurczę, zaczynam widzieć pozytywy tych klocków, nie jest dobrze, natomiast, no nie, no szczerze to nie wyobrażam sobie... tak wsuwać, wiecie, bo teraz wsuwaliśmy jeszcze jeden do jednego, a teraz na przykład drugi do drugiego, no ja robię ten test taki, wiecie, specjalnie. Powiem łącznie z tym, że trochę mi już nawet, o widzicie, wgniecenie na moim paluchu, trochę nawet mi już paluchy bolą od tego wgniatania. W sumie nie wiem, może jakieś rzeczy na półkę ozdobne, jakiś, o, w ten stół jakby to stało. Kurczę, no coraz więcej widzę w tym sensu, ale tak nie do końca, bo wiecie, nawet na pół, no niby klocki to przypomina, żeby jakieś cyfry typu 2, 1, tam wiecie, 3, 7 tworzyć i tak dalej, ale... mam kurczę wielki problem z tymi klockami, bo no nie to klocki, nie to... Bagno! I jeszcze jeden test chcę przede wszystkim zrobić, ale nie, no to się, to już się kurczę, patrzcie, jak kilka elementów i to już naprawdę dla mnie robi męczące, boli to w paluchy, wciska się to średnio, ale jeszcze jedną rzecz, no właśnie, kurde. No nie jest to po prostu przyjemne, to fakt. Ten tutaj w ogóle nie chce wejść, nie wiem czemu. Bo ja chcę inny test jeszcze, moi drodzy, zrobić. Jak na przykład wkłada się go do środka, tego jednego room size'a.
Ojeju. No właśnie, i to tak wygląda. No ja wajże mi tu okej, wlazł. I na przykład jak się teraz będzie wkładało tego do środka? Czy w miarę? Czy nie w miarę? Okej, nie no, w miarę to wlazło, ale powiem szczerze, też tak serio, nie chciałbym teraz tego ni chuchu rozmontowywać. Innymi słowy, są to klocki, które złączy się raz i co kloc zdzielił, niech człowiek nie rozdziela, tak bym powiedział. Niemniej, okej, powiedzmy, jakby tak sobie budować, coś pionowo czy coś, typu mozaika, jakiś sens tego widzę. Ale spójrzcie, na przykład teraz budować to, no do góry, na przykład, w ten sposób i na przykład później, o, teraz jakbym na przykład musiał przełożyć przez dwa, to raczej będzie mission impossible, żeby to przez dwa przełożyć, a nawet bym powiedział, będzie niemożliwe. No, z jednym się już męczę. Próba druga, czy da się to przełożyć przez dwa? No tak. Wiecie, jakbym powiedział. Znaczy, w sensie, może tego, że jest tu krzywo coś. Okej, nawet tego, o dobra, przestudowany nawet odszedł, ale czekaj, teraz spróbuję na przykład wyciągnąć sobie tego niebieskiego, bo coś zryłem. Nie no, niby się da, ale widzicie, jest to jak wyciskanie tabletki z wyjątkowo... Ej, naprawdę, bolą mnie już łapy, jak nie wiem, tabletki z wyjątkowo upartego blistra. No i szczerze powiem wam, no kurczę, przez moment widziałem jakiś sens tych klocków i jakby dalej minimalnie widzę do mozaikowania. Wiecie, budowania jakichś rzeczy. Raczej takich, powiedziałbym, pionowo, w sensie, a nie takiego zwykłego budowania typu domki, bo tu faktycznie będzie mi się mocno, znaczy inaczej, w ogóle ja się bardzo mocno przy tych klockach męczę, ja tu raczej nie czerpę radości, po prostu bolą mnie paluchy, faktycznie wchodzi to ciężko, jak widzicie, pewnie przypuszczam, że mógłbym to, dlatego sens ma katana, zrobić coś naprawdę długiego, machał tym i to się nam nie rozpadnie, jednakże nie jest to przyjemne budowanie, ja bym prędzej widział budowanie z tego tak, że podchodzę, dołączam sobie, nie wiem, 5 elementów i sobie idę, wracam za pół godziny, 5 elementów i idę, innymi słowy, jakbym to leżało na półce, taki odstresowywacz na półce, że podchodzę co chwilę i wiecie, i tak działam. Na przykład teraz próbuję dwa do siebie dołączyć. No, widzicie, to jest w ogóle walka, żeby tym jakoś trafić faktycznie, bo te wszystkie elemenciki są malutkie. That's what she said. That's my joke, damn it, Dwight. No tak jak mówię, ma sens zbudowanie czegoś takiego, nie wiem, włożenie tego w ramkę, na ścianę, jakiegoś takiego obrazku typu mozaika, typu, no wiecie, jak były obrazy z Lego i tak dalej, ale żeby z tego budować budynki, raczej średnio bym powiedział, żeby z tego budować auta, no to raczej oczywistym jeszcze zapomnijcie, samoloty i tak dalej, no spoko, ale nawet najprostsze rzeczy z Chińczyka, z najprostszych plejtów złożone z kosów, najprostszych, będą lepiej wyglądały niż złożone raczej z tego, chyba że kupilibyśmy tego naprawdę, nie wiem, 10 tysięcy i zrobili coś w skali człowieka, no to wtedy może by to miało sens, ale szczerze, ja bym chyba umarł z bólu stawów, kości, wszystkiego, zanim bym zbudował cokolwiek wielkiego właśnie z tego. Trzyma się to fajnie, więc jeżeli potrzebujecie, nie wiem, kurczę, szczerze, zaryzykowałem powiedzenie, jeżeli potrzebujecie półkę z klocków, dosłownie, tego typu, to myślę, że sobie zbudujecie, przywiercicie do ściany, to się będzie trzymało, bo to się naprawdę nic tu nie dzieje. I aż, kurde, może zrobię jakiś challenge na shortsa, ile faktycznie metrów wytrzymają te klocki. Natomiast poza tym, niestety, muszę chyba je nazwać oficjalnie najgorszymi klockami świata. No bo tak szczerze, okej, no nie rozpada nam się to w palcach, ale po prostu przyjemność budowania tego żadna. Doktor, pamiętacie klocki te, doktor jest, nie pamiętam, się nazywały i tak dalej, ja wtedy myślę, że są najgorsze, ale no dobra. Najgorsze klocki świata mają konkurencję. Tak będzie nazywał się ten film, po prostu, bo ja muszę podjąć tą decyzję, które są kurde gorsze. Tamte frustrują swoimi gabarytami, małością i te, że palce bolą, musimy się napatrzeć, najpierw budować pod lupą. Tu podobnie, ale no... Tam chyba mi wszystko jednak było lepiej, chociaż chyba one są się warte. Najgorsze klocki świata mają konkurencję. Szczerze, nie polecam tych elementów. No wiecie, wydać też 1000 zł, żeby mieć 10 tysięcy tych elementów, no to... Czekaj, dobrze mówię? Czy 100 zł, żeby mieć 100 tysięcy... Da, dobrze mówię. Nie wiem. Nie wiem, czy już dobrze mówię. Nic już nie wiem. Shopy zlikwidowali, już tego nie sprawdzę, co ja tam zamówiłem. Szczerze, nie polecam, no bo mówię, no nawet jeśli to, wiecie, chyba że macie jakieś fazy na zupełnie dziwne, odjechane konstrukcje, to tak. Ale poza tym, to tak. No nie. No nie bym powiedział. Dzięki, no ale nie mówię wam, nie, żebyście oglądali inne filmy. Inne filmy oglądajcie. Dzięki, że byliście. Bye!